GP24 Basket, Krzysztof Nałęcz, głos Pomorza i Przemysław Woś, Radio Gdańsk. Po sobotnim spotkaniu, bardzo ważnym, na koniec rundy niemal zasadniczej z MKS Dąbrową Górniczą, na czarni sobie tym meczu tego playoffu nie zagwarantowali. No szkoda, dlatego że bardzo długo to spotkanie wyglądało, mało powiedzieć, przyzwoicie, to jeszcze dobrze dla czarnych, ale znowu się ujawniła ta natura zespołu, który lubi górskie kolejki, że lubi być na górze, lubi być na dole. No i zaczynając trzecią kwartę 10-2, za chwilę było 14-12 i ta szansa zupełnie odjechała. Bardzo szkoda, bo w tym meczu już można było uspokoić nastroje i do tych dwóch ostatnich spotkań przed playoffem ewentualnym już podejść dużo spokojniej. No właśnie, ale czy to nie jest znowu niestety powrót do sytuacji, kiedy ta górska kolejka jedzie częściej dołem niż górą, bo tak było na początku sezonu i potem było już lepiej, że gdzieś tam udało się utrzymać przewagę i od meczu z Polfarmą znowu, tak jak mówiłem, kolejka górska jedzie częściej dolinami. No tak, ale ja też zaryzykuję takie twierdzenie, że gdyby ten mecz był rozgrywany w Słupsku, to czarni by go wygrali, bo brakuje tego takiego dodatkowego elementu, jeżeli chodzi o wsparcie kibiców i w Słupsku jeszcze być może udałoby się ten mecz wyciągnąć, bo tam różnica była niewielka. Zgadzam się, bo wydaje mi się, że tej biedy, którą teraz mają czarni z tym problemem wejściem do playoff, to wcale niekoniecznie napytali sobie porażkami z takimi drużynami jak Asseco czy Polfarmex, bo to wpadki się czasami zdarzają, tylko właśnie z porażkami z tymi średnimi i lepszymi u siebie, czyli Polfarmą i właśnie MKS Dąbrową. No tak, i też trzeba zwrócić uwagę, że mimo tego, że bardzo dobrze zagrał w pierwszej połowie Łukasz Seweryn 11 punktów, no to w całym meczu tylko 23 punkty Polaków na 85 zespołu i to wliczając jeszcze Dalina Baczyńskiego 3 punkty. To jest zbyt małe wsparcie polskiego składu, żeby można było wygrać ten mecz. To w ataku, a w obronie niestety za dużo straconych punktów, powyżej 80 punktów na wyjeździe, to niestety wszystko zwiastowało na to, że czarni się z tego kłopotu nie wygrzebią. No i w końcu znalazł się też zawodnik, który zatrzymał Antonego Gutza, no i Antony niewiele wniósł w tym spotkaniu. No właśnie, trener był zadowolony z postawy zespołu, no oczywiście nie był z wyniku. Good game. I'm very satisfied with our how we played, but of course I'm not very satisfied with the result. So we came here to take a chance to win. But okay, congratulations, Dąbrowa. They have good team, and I think the main thing was their roster. So they have longer bench players, so longer roster, so bigger. So this was key point for this game, I think. No właśnie, ale o co mieć pretensje do rywali, że mają głęboki skład, a może jest też trochę tak, że trener Anzulowicz, którego ja osobiście bardzo cenię, po prostu lepiej ten skład wykorzystuje i tych problemów z ławką, to, czy te problemy z ławką to my mamy, bo nie potrafimy, no skromnych, bo skromnych jednak tych rzeczy, które tam posiadamy, nie potrafimy dobrze wykorzystać, może to o to tutaj chodzi. No wracamy chyba do tematu Dalina Baczyńskiego, bo ja będę się upierał, że to jest zawodnik, który może dać więcej. I pewnie też wracamy do tematu Piotra Dąbrowskiego, którego możemy chwalić za zaangażowanie w obronie, ale to jednak w ataku też powinien dorzucić te no, 3-5 punktów. To wydaje mi się takie sanitarne minimum, żeby można było mówić o tym, że to jest zawodnik, który jest przydatny zarówno w ataku, jak i w obronie. To jest trochę za mało, co daje Piotr Dąbrowski. I Dalin Baczyński powinien być chyba lepiej wykorzystywany. Może jednak trzeba ustawiać mu te akcje, żeby on no nie oddalał się od kosza na dalej niż 2 metry w tej akcji pick and rollowej. Mam wrażenie, że on potrafi je zagrać, tylko być może one są grane zbyt daleko od kosza. To jest zawodnik, który może się bardziej na pewno czarnym przydać, a wręcz zaryzykuję twierdzenie, że w tych meczach kolejnych ze Stalą i z Krosnem, a być może nawet w playoffach, no będzie niezbędny. No właśnie, bo to łatwo tak się mówi, czy łatwo się działa, jak się ma tą wartość na ławce, ale znowu też nie przesadzajmy z tą wielką wartością Dąbrowy Górniczej. Na tej ławce po prostu trener potrafi to wykorzystać. Pytanie, czy to właśnie zamiast mówić, że słabo, że źle, to może poszukać nowych innych rozwiązań.
No właśnie, być może trochę inaczej rotować tą piątką, bo też widzimy sytuację, w którą bardzo lubi grać trener Stelmachers, to ten small ball, czyli tych niskich zawodników z Grześkiem Surmaczem i Markusem Giniardem gdzieś na tych pozycjach wysokich. Kolejny raz za 5 przewinień przed końcem meczu. No właśnie, small ball nie uratował już drugi raz z rzędu drużyny przed 5 przewinieniami Davida Krawisza, który jednak po prostu mi się wydaje, że choć zapewniał nas tutaj na swojej doskonałej dyspozycji fizycznej, to on te faule gdzieś tam się ratuje, bo trochę już ma tych sił mniej, bo dużo daje w ataku drużynie, naprawdę. Na pewno tak jest i wydaje mi się, że kolejny raz, jeżeli Krawisz spada za 5 przewinień, to też jest trochę, to trochę obciąża trenera, że trochę za dużo nim grał na zbyt wielkim zmęczeniu. I skoro nie działa small ball, no to może Twin Towers. To może spróbujmy na dwóch dużych, tym bardziej, że jeden z nich ma polski paszport, więc być może spróbujmy w ten sposób zagrać. Nie wiem, 3 małych, 2 dużych. Ja wiem, że to jest zupełnie inna mobilność zawodników w ataku i w obronie, ale może dzięki temu nareszcie czarni wygraliby zbiórkę, bo z tym jest kiepsko. No, David Krawisz mówił o detalach. I don't really know what to say. I think coach covered it all pretty well. We played a good game if you just look at it on paper, but we had that stretch where we were up, I don't know how many, 8 points or so, and then they hit 3 or 4 threes in a row, and you know, that takes a lot of momentum away, but I don't know. We played hard. We just got to come back and get this next one. No właśnie, ale jednocześnie mimo smutku z porażki, która jest istotna, no to gdzieś tam widzieliśmy ten zalążek dobrej gry, ten playoff ciągle jest na wyciągnięcie ręki, na szczęście te ręce należą głównie do graczy czarnych. No tak, ale też ja się będę upierał, że tam może być dziwna sytuacja z tym Krosnem. Ja wiem, że to liczyłeś i wychodzi ci, że Krosno się już nie liczy. Ale mimo wszystko, nawet gdyby czarni mieli nie zagrać w playoffach, to wolałbym, żeby byli za czarnymi. Tak czy inaczej, no trzeba wygrać 2 ostatnie spotkania. Nie udało się wygrać 3, trzeba wygrać 2. Zanosi się na to, że Stal, Ostrów Wielkopolski już może zupełnie o nic nie grać w Słupsku. Nawet tak jest. W środę. Bo właściwie z tego trzeciego miejsca już nie mają się możliwości ruszyć. Wygrali ze Stelmetem, a więc mają powód do dumy. No i mogą sobie, delikatnie mówiąc, odpuścić ten mecz, zagrać trochę bardziej rezerwowym składem. Specjalnie na to nie liczył, ale bo trener Rajkowicz jest bardzo ambitnym człowiekiem, pewnie będzie chciał wygrać w Słupsku, tym bardziej, że ma stare rachunki niepozapłacane, sportowo oczywiście, z poprzednich sezonów. No i trzeba wygrać 2 spotkania i chyba szykować się na to 8 miejsce i bardzo, bardzo, bardzo ciężki bój z Anwilem Włocławek. No, do tego jeszcze wrócimy oczywiście, ale naprawdę sytuacja nie jest różowa i porażka ze Stalą no, postawi drużynę czarnych w takiej sytuacji, że właśnie wtedy będzie zależało wiele od rywali, a rywale też oczywiście nie zamierzają w ostatnich kolejkach odpuszczać. Sopot spotyka się z Anwilem Włocławek wcześniej jeszcze w środę, tak jak Czarni ma spotkanie z Kingiem na wyjeździe. King też widać, że już jest poza sezonem, wypuścił z drużyny Kikowskiego. No oczywiście ja nie mówiłem o kontekście bezpośrednich relacji punktowych między Czarnymi a Krosnem. Z tych wszystkich wyliczeń Krosna nie ma żadnych szans, bo tam jest ścisk tej tabeli i będą małe tabelki z udziałem takich drużyn jak PGE Turów Zgorzelec i Trefl Sopot. Ale no rzeczywiście, czy środowy już mecz w środku tygodnia zaległy ze Stalą Ostrów Wielkopolski, jakby ta Stal nie zagrała, to też pokaże nam właśnie tą wartość przed ewentualnymi playoffami tej drużyny, jak ona się prezentuje. No bo powiem szczerze, że dla mnie to jest ta drużyna ciągle zagadką, jej prawdziwa wartość. No tak, jak chcieć by narysować jakiś, albo napisać jakiś wzór matematyczny, to tak by była niewiadoma przez niewiadomą razy niewiadomą i właściwie nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyjdzie. To jest zespół, który na pewno może zagrać bardzo fajną, widowiskową koszykówkę, natomiast traci część swoich atutów wyraźnie na wyjazdach. Traci też część swoich atutów, kiedy nie ma wszystkich zawodników w składzie. To znaczy, ci, którzy zostają w miejsce tego kontuzjowanego, nie są w stanie wytworzyć takiej wartości koszykarskiej, która w 100% zapełni tę dziurę po brakującym
zawodniku. I to, wydaje mi się, to jest największy jednak kłopot Roberta Stelmachersa, że on ma to wszystko rozpracowane, doskonale wie, gdzie jego drużyna ma dziury, stara się jakoś tam je załatać, ale ta kołdra wciąż jest za krótka. Jakby ją nie pociągnąć, to te nogi zawsze gdzieś tam wystają i marzną. No jak pojedzie się daleko na Śląsk, to potrafią zmarznąć na tyle, że się przegrywa mecz. I to jest kłopot. No właśnie, marginesu na tak zwane wahania formy jakiegoś zawodnika, no bo mówmy się, był to bardzo słaby mecz Antony Gutsa, na to nie ma miejsca. No a takie zespoły jak Dąbrowa, no to jakieś rezerwy mają. I'm really proud for the team. What we win in this very hard game for us. Because maybe that impression of the game too big for us in this moment. In the first half, we didn't play like what we want to play. Especially, we are not a team who can produce a good result without good defense. We don't have defense in the first half. Especially, we got a problem with the controlling rebound. When we coming from the locker room, we didn't opening good that third quarter. Again, we got a problem with the defense, with the controlling that. And I needed to change some guys, and we got a good, very good reaction from the bench. We made a balance in that between the defense and offense, and that was the best quarter in the game for us. And in a very short time, after the minus 8, we lead 4 or 5 points, and that was crucial for me. That was crucial advantage, because in a short time we coming back in a game, and in that moment we show it one strong mentality for the team, because in important game we was down 8 points, and very quick we coming back in a game. And I think that period of the game it was key for the game for us. No ja się z trenerem Anzulowiczem całkowicie zgadzam, on tego nie powiedział. Moim zdaniem on ma właśnie takiego zawodnika, jakim jest Kerry Johnson, który potrafi towarzystwo wziąć do kupy, poprowadzić grę w trudnych momentach, zwłaszcza być nie tylko liderem, bo i w drużynie Słupskiej to tacy liderzy okazyjni by się znaleźli, ale nie tacy, którzy potrafią tą grę zorganizować. Guts to strzelec, a Shevon Lewis ma z tym, delikatnie mówiąc, duży problem. No tak, no i zabrakło niestety Mandasa Czesnowskisa, który jest kontuzjowany, bo wydaje mi się, że on jest takim zawodnikiem, który potrafi takie tempo jakieś tam ustawić. Oczywiście nie pomaga mu już coraz bardziej zaawansowany wiek i już szybkość nie ta. Ale też są akcje, które on potrafi uspokoić, jeżeli nie ma tam zbyt agresywnego i silnego obrońcy, no to sobie z tym poradzi. Ma do tego prawo, bo jest już coraz starszy, to jest naturalna rzecz, że zużywają się ludzie, zużywają się zawodnicy, nawet tacy, którzy od lat są w treningu, to jest zupełnie rzecz naturalna. Ale wydaje mi się też, że no brakuje takiego spokoju trochę rozwagi. W kluczowych momentach, żeby ta głowa się nie zagotowała i żeby nie podejmować takich decyzji, które są no, złe po prostu dla zespołu, dla przebiegu gry. Nawet jeśli wcześniej szaleństwo jest skuteczne. No tak. I te wahania formy od plus 12 do minus 12 to no, pokazują, że ten zespół nie ma stabilności takiej, że nie jest w stanie kontrolować gry, że nie jest w stanie narzucić swoich warunków przez, no powiedzmy, nie 40, ale te 30 kilka minut, żeby nie dać rywalowi odetchnąć. Być może to zagrożenie brakiem w playoffach wyzwoli w zawodnikach jakąś dodatkową energię, że no pozbierają się, grają dwa mecze u siebie, będą mieli wsparcie kibiców. No wydaje się, że nawet nie o krok, ale o pół kroku są te playoffy i kiedy już czarni będą na 8 miejscu, no to jakby też jest moment, żeby wziąć głęboki oddech i zastanowić się, co dalej. No bo w playoffach wszystko jest możliwe. Oczywiście, no to na koniec małe typowanko. To jak te dwa ostatnie mecze przewidujesz? Dwa zwycięstwa. Nie chcę myśleć inaczej, bo gdyby w środę czarni przegrali ze Stalą, a Trefl i PG Turów wygrały swoje spotkania, no to może się zapalić nam rezerwa na tym wskaźniku.
paliwa do playoffów. Mówi się, że nie wejście do playoffów to w ogóle może mieć bardzo dalekosiężne ogólne konsekwencje. No tak, nie znam dokładnie tej umowy z Energii z Czarnymi, ale przebąkuje się o tym, że za playoff są jakieś dodatkowe pieniądze, więc to pewnie też by wpłynęło na stabilność finansową klubu, na uspokojenie pewnych spraw, które tam pewnie wciąż są załatwiane. Nie chcę myśleć o czym, co się może stać, jeżeli Czarni nie będą w playoffie. No przede wszystkim będzie bardzo krótki sezon i to pewnie wielu kibiców oszczaruje, bo na ryby z początkiem maja, no to nie w stylu Słupska, a pojedynek prawdopodobnie playoffach z Anwilem Włocławek to zawsze jest dodatkowa energia, bo we Włocławku Czarni wygrywają wyjątkowo rzadko. No właśnie, a mecz jakże ważny ze Stalą Ostrów Wielkopolski już w najbliższą środę o godzinie 18:30 i pewnie sukces ewentualny w tym meczu nie obejdzie się bez wsparcia kibiców. Dlatego serdecznie zapraszamy na to spotkanie i dziękujemy za to spotkanie. Krzysztof Nałęcz, Bez Pomorza. Przemek Woś, Radio Gdańsk.